za chwilę sentymentalną podróż ulicami Paryża. Porwie nas zespół Revivals Dixieland Band. Przywitajmy ich oklaskami. Zespół powstał w 1996 roku. W jego skład wchodzą muzycy Filharmonii Świętokrzyskiej, choć nie tylko. Jeśli chodzi o nagrodę, którą żeśmy dzisiaj otrzymali, naprawdę to zasługa tych osób, między innymi, które tutaj są. Była przewodnicząca Jarzańska, obecny przewodniczący Jerzy Rams. Dziękujemy za to. Dziękuję również Agnieszce Migoń, dyrektorce fundacji, która nas zgłosiła do tego konkursu. No i oczywiście pani wojewodzie i kapitule, która rzeczywiście wykonała kawał dobrej roboty. Tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo. Czyli nagrody wojewody świętokrzyskiego. Po raz kolejny kapituła wyróżniła przedsiębiorstwa, gminy oraz osoby, które wnoszą znaczący wkład w rozwój i promocję regionu, a także przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku ziemi świętokrzyskiej w Polsce i Europie. Laur Świętokrzyski 2010 wręczony zostanie w 6 kategoriach: przedsiębiorstwo roku, gospodarstwo rolnicze w regionie, gmina roku, człowiek roku, dziennikarz roku. Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba przyznała także nagrodę w kategorii Laur Specjalny 2010. Podczas tegorocznej gali po raz pierwszy wręczony zostanie Laur Świętokrzyski Fair Play za wzorową postawę w dziedzinie sportu. Tyle tytułem wstępu. Czas najwyższy, aby w imieniu organizatora gali, pani wojewody Bożentyny Pałki-Koruby, powitać znamienitych gości. Eurodeputowanych i parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej. Przedstawicieli naszego gościa specjalnego, panią profesor Zofię Żukowską, przewodniczącą klubu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Rozpocznę Gombrowiczem. Dlaczego kochamy świętokrzyskie? Bo wspaniałą naszą krainą jest. To oczywiste. Z naciskiem na naszą. Tutaj bowiem planujemy swoje życiowe kariery i zawodowe plany. Tutaj planujemy inwestycje, biznes. Tutaj pokazujemy to, co mamy najlepszego. Tutaj. W krainie świętokrzyskiej. To niezwykle istotna pozycja i ogromne zadanie. Proszę Państwa, tutaj też mościmy nasze miejsca dla wnuków i prawnuków. Parę lat temu wydawało mi się, że powinien być jeden, no najwyżej dwa przeglądy lub plebiscyty, które pokazują to, co najlepsze w województwie. Ale po kilku latach moich podróży po świętokrzyskich ścieżkach przekonałam się, że mamy bardzo wiele rzeczy do pokazania, bardzo wiele projektów i przedsięwzięć, które się dzieją w każdym zakątku tej krainy. I w związku z tym dziś proponuję Państwu projekt. Rozwój gminy, jej pozytywny wizerunek, umiejętność korzystania ze środków unijnych, a więc także aktywność na polu inwestycyjnym i tworzenie warunków dla inwestorów, a w końcu szeroko rozumiana działalność na rzecz mieszkańców. Nagroda przyznawana jest dwóm gminom, wiejskiej i miejskiej. Rozpoczniemy od prezentacji gmin nominowanych w tej pierwszej kategorii, czyli gmina wiejska.
Pierwszą z gmin jest gmina Liżyn. Gmina aktywna, inwestująca w zapewnienie mieszkańcom najlepszych warunków do życia. Podniosła poziom swojej infrastruktury, a także unowocześniła i przebudowała już istniejącą. Kładzie duży nacisk na edukację, przeznaczając znaczne kwoty na rozwój placówek szkolnych, a także budowę infrastruktury sportowej. Wśród gmin województwa świętokrzyskiego wyróżnia się aktywnymi działaniami na rzecz ochrony środowiska. Chętnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, podejmuje działania na rzecz niepełnosprawnych i wspiera działania z zakresu kultury. Pierwsza z nominowanych gmin, gmina Bliżyn. Gmina Strawczyn to jedna z najbardziej aktywnych gmin w województwie świętokrzyskim. Ma wiele osiągnięć zarówno w sferze rozwijania infrastruktury, jak i warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W całości zwodociągowana, w 90% skanalizowana. Osiągnięcia gminy były wielokrotnie nagradzane. Jest laureatem 9. konkursu Gmina Fair Play i konkursu Rzeczpospolitej Najlepsza Gmina Wiejska 2010. Położona na pięknych terenach, co sprzyja rozwojowi budownictwa mieszkaniowego. To był Strawczyn. Czas na trzecią gminę, gmina Złota. Aktywna i zaangażowana ze względu na swoje położenie oraz możliwości zagospodarowania terenów jest atrakcyjna dla inwestorów i przedsiębiorców. Realizowane od lat inwestycje infrastrukturalne w znaczący sposób podnoszą standard życia mieszkańców, zachęcając do inwestowania i zamieszkania, czyniąc nieustanne starania w kierunku poprawy jakości życia. Gmina jest typowo rolnicza, w pełni wykorzystuje programy pomocowe Unii Europejskiej na projekty będące wynikiem konsultacji z lokalnym społeczeństwem. Gmina bierze udział w konkursach i plebiscytach, odnosząc w tym względzie wiele sukcesów. Mamy pierwsze trzy gminy, gmina Bliżyn, gmina Strawczyn, gmina Złota. O odczytanie werdyktu kapituły i wręczenie wraz z panią wojewodą nagrody proszę pana Marka Stańka, wójta gminy Iwaniska, ubiegłorocznego laureata właśnie w tej kategorii gmina wiejska. Zapraszam na scenę. Przywitajmy oczywiście brawami. I za chwilę przekonamy się, jaki będzie werdykt kapituły, jaki był werdykt kapituły w tej pierwszej kategorii gmina roku 2010, gmina wiejska. Proszę bliżej może do mikrofonu. Mam wielką przyjemność ogłosić laur świętokrzyski 2010 w kategorii gmina roku dla gminy Bliżyn. Najważniejszych turystycznych gmin województwa świętokrzyskiego. Odbywa się tu wiele imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym. Gmina dba również o infrastrukturę, remontując i budując wiele odcinków dróg. Jedno z największych paniak i oto werdykt kapituły. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością, satysfakcją odczytam decyzję jury. Nagroda Laur Świętokrzyski 2010 w kategorii Człowiek Roku dla Andrzej Piaseczny. Człowiek roku 2010 i Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego Laur Świętokrzyski 2010 trafia w ręce Andrzeja Piasecznego. Jakieś biznesy, wydaje mi się, panowie załatwiają, ale szczerze powiedziawszy do końca nie wiem jakie. Ale na pewno to będą biznesy, które przysporzą tylko chwały naszemu regionowi, więc nie mamy się co obawiać. Proszę bardzo, Andrzej Piaseczny, Człowiek Roku 2010. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, jak widzicie, podobnie jak zwycięska gmina miejska, nie jestem ani zbyt bogaty, ani wielki. Także dziękuję, że mnie się to przytrafiło. Chociaż jestem w pewnym kłopocie, bo w ubiegłym roku właściwie, co zdarzało mi się w latach ubiegłych, nie dokonałem niczego wielkiego, więc przepraszam konkurentów. Chociaż jedno, faktycznie, korzystając z otwartego mikrofonu, chciałbym powiedzieć, faktycznie napisałem z Sewerynem Krajewskim przepiękną płytę.
Więc ponieważ z całą pewnością na sali jest znacznie więcej bogatszych ode mnie, polecam Państwu zbliżenie się do tej płyty, dobrze? Zapraszam serdecznie. Jak tam jest, Weronika jest?